ile razy wstawaliśmy rano i zadawaliśmy sobie pytanie, czy spotykamy na swojej drodze Boga? Ile razy w szarej codzienności, w natłoku spraw, w morzu problemów i oceanie komplikacji doszukiwaliśmy się dowodów na Jego bycie gdzieś obok? Ile razy, topiąc się w falach strachu i krępującego ciała lęku, marzyliśmy, by zobaczyć Jego znak, zdający się mówić: jestem tuż obok, kiedykolwiek tylko mnie potrzebujesz. A przecież spotykamy Boga codziennie. On jest zawsze przy nas. Oto 10 pięknych dowodów na Jego istnienie, które mogą być potężnym źródłem pozytywnych emocji, inspiracji w Twoim działaniu i nadziei, że wszystko, co złe i co odbiera Ci właśnie oddech i pewność o jutro, jest tylko przejściowe. Każdy nowy dzień jest widocznym dowodem na istnienie Boga. Piękny świt, ciepłe wschodzące słońce, które przebija się przez zasłony naszych okien, zwiastuje nowy dzień i nowy początek. Kiedy słońce wschodzi, kiedy promienie oświetlają nasze twarze, odczuwamy mocno boską bliskość. W Księdze Psalmów czytamy: nawet ciemność nie jest ciemna przed Tobą, noc jaśnieje jak dzień. To przypomina nam, że Bóg jest z nami w każdej chwili, nawet w najtrudniejszych momentach. Wszystko, co nas otacza, wszystko, co rośnie, kwitnie, szumi w przyrodzie, jest pełne boskiego piękna. Od migoczących gwiazd na nocnym niebie, poprzez dywany kwiatów na łąkach, po delikatny, orzeźwiający deszcz i szum nadmorskich fal. Wszystko przepełnione jest boską obecnością. Kiedy patrzymy na te cuda natury, na niewyobrażalne czasami piękno krajobrazów, na niezwykłość przyrody, jej zdolność do odradzania się co roku, nasze serca napełniają się radością i zachwytem. W psalmie czytamy: oczy moje widziały, jak powstawało jeszcze ciało moje, a i w księdze Twojej wszystko było zapisane. To sprawia, że czujemy się częścią boskiego planu stworzenia. Każdy drugi człowiek jest najbardziej widocznym dowodem na istnienie Boga. Każdy ludzki dotyk, miły gest, ciepły uśmiech czy życzliwe słowo towarzyszące nam w ciężkich chwilach, podnoszące nas na duchu, jest odbiciem Bożej miłości. Jezus powiedział: miłujcie się nawzajem, jak was umiłowałem. Widząc dobroć w innych ludziach, odczuwamy boską obecność w ich sercach. Bóg przez drugiego człowieka daje nam wyraźnie znać, że jest obok nas, że zawsze możemy na Niego liczyć. To jeden z najpiękniejszych dowodów na obecność Boga w naszym życiu. Modlitwa jest potężnym narzędziem, które łączy nas z Bogiem. W momencie, gdy wznosimy swe ręce ku niebu, otwieramy nasze serca na duchowy dialog z Najwyższym. Biblia mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. W modlitwie doświadczamy boskiego wsparcia, pocieszenia i uzdrowienia. To właśnie modlitwa pokazuje nam, że Bóg jest obecny w naszym życiu. Boską interwencję, boskie wsparcie, boskie działanie dostrzegamy w codziennych wydarzeniach. Czasami są to drobne zdarzenia, małe zbiegi okoliczności, które prowadzą nas na właściwą ścieżkę, oświetlają kręte drogi. Innym razem to niespodziewane rozwiązania naszych problemów czy wybawienia z trudnych sytuacji. Pismo Święte mówi: wszystko przyczynia się dla dobrego tym, którzy Boga miłują. List do Rzymian, rozdział 8, werset 28. To przypomina nam, że Bóg działa w naszym życiu i dba o naszą dobroć. W trosce i miłości naszych najbliższych dostrzegamy odbicie Bożej obecności. Kiedy patrzymy w oczy naszych bliskich, kiedy widzimy ich życzliwość, oddanie, bezgraniczną i bezwarunkową miłość, to jest właśnie Bóg, który działa w ich sercach. Księga Rodzaju mówi nam, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Gdy doświadczamy miłości naszych najbliższych, odczuwamy również boską miłość, która nas otacza i daje nam wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Przez codzienne wydarzenia, zarówno radosne, wspaniałe, jak i te trudne, będące nieraz wielkimi wyzwaniami, dostrzegamy obecność Boga w naszym życiu.
Czasami spotykamy na naszej drodze nieznajomych, którzy oferują nam pomocną dłoń w kryzysowych sytuacjach. Innym razem otrzymujemy niespodziewane wsparcie w momencie, gdy najbardziej go potrzebujemy. Księga Psalmów przypomina nam: Pan jest blisko ułomnych i nisko upadłych ratuje. W tych chwilach doświadczamy boskiego prowadzenia i poczucia, że nie jesteśmy sami. Przez działanie w służbie innym ludziom dostrzegamy obecność Boga w naszym codziennym życiu. Gdy pomagamy potrzebującym, wspieramy tych, którzy cierpią i szerzymy dobroć, stajemy się narzędziami Bożej miłości na ziemi. Jezus powiedział: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To jest moment, kiedy czujemy się najbliżej Boga. W naszych głębokich uczuciach, tęsknotach i pragnieniach dostrzegamy pragnienie Boga, by był blisko nas. Często odczuwamy wewnętrzną pustkę, która nie może być zapełniona materialnymi dobrami. To jest właśnie nasze duchowe pragnienie spotkania z Najwyższym. Księga Koheleta mówi: Wszystko uczynił pięknie we właściwym czasie, a duszę włożył w serce człowieka. Głęboko w naszym sercu czujemy, że nasze istnienie ma większy cel, a to jest spotkanie z Bogiem. Kiedy stajemy w obliczu tajemnicy naszego życia i szukamy prawdy, Bóg otwiera przed nami drzwi do swojej mądrości i miłości. Bóg angażuje się w naszą duchową podróż i oferuje nam swoje wsparcie, inspiruje nas do podjęcia właściwych działań lub poprzez swoje słowa daje nam wskazówki, jak postępować w trudnych sytuacjach. Kliknij teraz w ekran końcowy, który wyświetla się na ekranie. Zaprowadzi cię on do uzdrawiającej modlitwy do Świętego Ojca Pio.